Są dwa grzechy główne copywriterów, i nie, słabe teksty nie są jednym z nich. Pierwszy grzech to brak kontaktu, ale dzisiaj nie będziemy mówić o nim. Dzisiaj skupimy się na drugim, czyli na terminowości, czyli na tym, że nie potrafisz trzymać terminów. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Był taki wątek na grupce copywriterskiej na kopii po gaduchach, Jerzy A Kozłowski wrzucił posta o treści. Hej kopiki, szukam inspiracji. Co by Was zmotywowało do terminowego oddawania tekstów? Oprócz kar finansowych, rzecz jasna, których nie jestem specjalnym fanem i chciałbym przynajmniej spróbować, poszukać jakiegoś innego rozwiązania, które usatysfakcjonowałoby obie strony. Problem niestety istnieje. Owszem, Problem istnieje i dla mnie to jest na przykład nieporozumienie, że do trzymania terminów trzeba kogoś zachęcać. Oczywiście, za trzymanie terminów klient może wypłacić jakąś nagrodę, premię, bonus, tak jak robi to na przykład Linkhouse, gdzie za terminowe oddawanie tekstów masz plus 10% do faktury. I to jest spoko, to jest spoko, ale to jest jako dodatek. Moim zdaniem, ja się w ogóle zdziwiłem, jak dostałem 10% więcej hajsu od Linkhouse'a za to, że trzymam terminy i miałem takie what the fuck. Że to jest chyba logiczne. I też nie mówię, że ja zawsze trzymam termin, bo oprócz terminów, oprócz pracy dzieje się też czasem życie. Tylko, że jak to życie się dzieje, to ja idę do klienta i mówię, że potrzebuję jeszcze trochę czasu. Albo jeżeli w trakcie tworzenia kopii tekstu artykułu wyszło, że coś jeszcze potrzebuję dograć, coś potrzebuje dopytać, że gdzieś jest jakaś zależność, gdzie ja czegoś potrzebuję, gdzie coś blokuje mnie przed dokończeniem roboty, to ja o tym mówię. Dla mnie terminowość to jest po prostu must-have w naszym zawodzie. Jeżeli możesz poprawić jedną rzecz, to oddawaj teksty w terminie. W swojej karierze pracowałem z wieloma klientami, rozmawiałem z wieloma klientami i zawsze pytam klienta, co dla niego u copywritera jest najważniejsze. Nawet kiedyś robiłem ankietę na ten temat i wyszło, że dwie najważniejsze cechy copywritera dla klienta to jest kontakt i terminowość nie jakość. Nie cena, tylko kontakt i terminowość. Kontakt, żeby dało się z nim dogadać, i terminowość, żeby tekst był na czas. Bo może to nie jest do końca dla wszystkich jasne, ale termin oddania tekstu to nie jest luźna sugestia, że ja zlecam dzisiaj i chciałbym go mieć za tydzień na przykład albo za dwa. No bo w sumie tak sobie wymyśliłem, że chcę mieć tekst za tydzień albo za dwa, albo za y, trzy księżyce, czy jakąkolwiek masz miarę czasu. Nie, nie, nie to nie tak działa. Tekst klientowi jest potrzebny w określonym celu. I pół biedy, jeśli to jest artykuł na bloga, który może iść praktycznie rzecz biorąc w dowolnym momencie, ale jeśli to jest jakaś notka prasowa z aktualnością, jeżeli to jest coś związanego z informacjami w kontekście giełdy, notowań, interesariuszy, akcjonariuszy i, i wszystkich osób zainteresowanych, bo taka notka prasowa na temat jakiegoś ważnego wydarzenia, jakiejś innowacji w firmie, która wychodzi, może podnieść wartość spółki. I, I na tym poziomie, na przykład ten 1% czy nawet pół% wartości akcji może oznaczać miliony albo nawet i miliardy. I tak od Twojego tekstu mogą zależeć czyjeś miliardy. Czyjeś miliardy i przede wszystkim czyjeś zadowolenie. Tak samo jak masz ofertę sprzedażową i klient chce puścić na nią reklamy, bo zaczyna kampanię i w, i w swoich mediach społecznościowych od trzech miesięcy trąbi, że tego i tego dnia będzie kampania, a Ty do tego dnia, nawet jeszcze wcześniej, nie dostarczysz oferty, no to cała kampania leży. Jeżeli potrzebne są maile do tej kampanii, które muszą iść też w określonym czasie, no bo, bo klient już grzeje kampanię, grzeje swoją grupę docelową od kilku tygodni czy kilku miesięcy, i te maile muszą iść określonego dnia, a ty tych maili nie dostarczysz, to kampania leży. Ktoś, kto wiele lat pracował na zaufanie, na społeczność i na swoją markę osobistą, może stracić kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy złotych przez to, że ty pierdolisz się z mailami. Chcesz dźwigać taką odpowiedzialność? Myślę, że nie. Także myślę, że warto, zdecydowanie wa warto. To nie jest kwestia, że warto. To po prostu ma być zrobione. Nie ma tutaj drogi na skróty, nie ma tutaj nic pomiędzy, tu nie ma kompromisów. Może to dla kogoś nie do końca jest jasne. Może komuś się wydaje, że to jest jak, jak na etacie, może komuś się popierdzieliło z etatem, że jak na etacie zrobisz coś jutro, albo zrobisz coś pojutrze, coś tam się szefowi wyłgasz, czy kierownikowi i. I on machnie ręką, no bo w sumie jest bardzo zajętym człowiekiem, pójdzie robić coś innego i powie ci, że dokończysz kiedy indziej. Albo tak jak w domu masz robotę, nie wiem, stoją ci brudne naczynia w zlewie i nie ma różnicy, czy je pozmywasz dzisiaj, czy pozmywasz jutro. To nie jest budowlanka, że jak termin budowy, termin ukończenia, oddania domu przesunie się o tydzień czy o dwa, no to w sumie nie ma takiej wielkiej różnicy. To jest bardziej sytuacja jak z makijażem weselnym albo fryzurą ślubną, że, że twoja makijażystka. Czy fryzjerka wypada z terminem i jest niedziela, masz brać ślub 200 osób zaproszonych i nie masz makijażu albo nie masz fryzury. To jest tego tej skali problem. Już nie wspomnę o tym, co nie dotrzymywanie terminów robi z twoją reputacją. Reputacją, którą bardzo trudno jest zbudować i bardzo łatwo zburzyć. Warren Buffett powiedział, że na dobrą reputację pracuje się 20 lat, a zniszczyć ją można w 5 minut. I kiedy mamy to wyjaśnione, przejdźmy do rzeczy. Dlaczego nie trzymasz terminów? Po pierwsze, masz za dużo roboty. Masz więcej roboty niż możesz przerobić i bierzesz za nią za mało kasy. No bo jeżeli bierzesz tyle kasy, ile bierzesz i potrzebujesz więcej roboty, żeby wyżyć albo żeby coś poopłacać, to znaczy, że za mało bierzesz. A za mało bierzesz być może dlatego, że nie jesteś w stanie wynegocjować wyższej stawki. Druga rzecz, chciwość i łakomstwo. Bierzesz dużo roboty, bo wychodzisz z założenia, że dużo zleceń równa się dużo kasy. To jest główno prawda, to jest chyba jeden z najgorszych mitów. Z najgorszych przekonań w copywritingu, że dużo zleceń oznacza dużo kasy. Nie, nie jeszcze raz nie. To znaczy, żeby była jasność, prawo matematyki mówi, że jeżeli masz 100 zleceń po 100 zł, to masz 10 tysięcy i to jest więcej niż 50 zleceń po 100 zł, ale do cholery, 50 zleceń po 200 zł to też jest 10 tysięcy. Jedno zlecenie za 10 tysięcy to też jest 10 tysięcy. Więc to nie chodzi o. Liczbę zleceń, nie chodzi o liczbę klientów, nie chodzi o liczbę tekstów, tylko chodzi o to, ile koniec końców na, na koniec miesiąca zostaje ci kasy. Bo jeżeli zarabiasz dychę i gówno ci zostaje, to jesteś biedniejszym copywriterem niż copywriter, który zarabia piątkę i co miesiąc okłada, odkłada 5 stów. I trzeba to sobie powiedzieć. A jeżeli zarabiasz dychę i nie odkładasz, to znaczy, że wydajesz za dużo. Krótka piłka, weź to na klatę, pogódź się z tym, zrób coś z tym. Bierzesz na siebie za dużo i być może nie zostaje Ci kasa, dlatego że w ogóle nie wiesz ile chcesz zarabiać, nie wiesz ile to są Twoje finansowe potrzeby. W tym momencie odsyłam Cię do odcinka na temat tego ile hajsu brać, bo stąd, że nie wiesz ile hajsu brać za robotę, ile w ogóle hajsu potrzebujesz do życia, bierze się to, że bierzesz na siebie więcej roboty niż możesz przerobić, bo bierzesz każde zlecenie, bo masz kolejne debilne przekonanie, że jak nie weźmiesz tego czy tamtego klienta, to Ci kasa ucieknie. Bo przecież oczywiście masz, nie wiem, 8 godzin na robotę, masz zajęte z tego 6 godzin i w te 2 godziny, jak nie weźmiesz tego jednego parszywego klienta, to będziesz mieć te 2 godziny, nie wiem, puste czy co. No nie na to miejsce wejdzie inny klient. Albo na to miejsce nie wejdzie klient i odpoczniesz i następną robotę zrobisz lepiej, albo szybciej. To są takie zależności. Trzecia rzecz, estymujesz napałę. Szacujesz czas wykonania roboty na pałę. Bierzesz artykuł i myślisz sobie, hmm, Mam taki i taki keyword, 10 tysięcy znaków, no to myślę, że napiszę w 4 godziny. A później na miejscu okazuje się, że napiszesz w 8 godzin. Jesteś o 4 godziny w dupę. A być może od tych 4 godzin zależy to, czy skończysz drugi artykuł, też na 10 tysięcy znaków, za ileś tam złotych. Jeżeli estymujesz robotę na pałę, nie doliczasz sobie tego marginesu błędu, nie wiem, 25-30% czasu pracy, to prędzej czy później jest ryzyko, że się wyjebiesz terminem. Bo jeżeli nie wiesz, ile Ci zajmie robota, i zobowiążesz się do konkretnego terminu, a na miejscu okaże się, że robota zajmuje więcej czasu, no to siłą rzeczy czasu nie da się nagiąć, skrócić, rozszerzyć, rozciągnąć, odwrócić. Czas po prostu płynie. Szacujesz na pałę, dlatego że nie mierzysz. Nie mierzysz tego, ile zajmuje Ci napisanie tekstu o określonym poziomie trudności. Nie mierzysz tego, ile zajmie Ci wykonanie treści na stronę WWW. Czy czymkolwiek się zajmujesz, nie wiesz ile czasu Ci to zajmie? Nie wiesz, bo nie mierzysz. Jeżeli mierzysz, jeżeli wiesz, że, że zaprojektowanie maila zajmuje Ci pół godziny, no to wiesz, że zaprojektowanie 10 maili zajmie Ci 300 minut, czyli 5 godzin. Doliczasz do tego 25-30%, o których mówiłem w poprzednim punkcie i robi Ci się z tego 6 godzin i 15 minut dokładnie. Możesz sobie zaokrąglić do pełnego dnia. Jak ci zostanie zapas, zrobisz jakąś inną robotę. Jak ci nie zostanie zapas, to trudno. Jest coś takiego, jest prawo Parkinsona, które mówi, że robota zajmie ci dokładnie tyle czasu, ile na nią dostaniesz. Bardzo często teksty oddajemy w ostatnim dniu albo przedostatnim dniu, i to jest bardzo trudne i antyintuicyjne, żeby temu się przeciwstawić, ale to jest do zrealizowania. Kolejna rzecz. Nie planujesz sobie roboty. Nie planujesz sobie roboty, i na przykład okazuje się, że bierzesz na siebie do zrobienia 10 projektów, które powinny ci zająć 60 godzin, a w tygodniu masz 40 godzin do rozdysponowania. I gdyby zechciało ci się w poniedziałek usiąść i zaplanować sobie tę robotę, to by wyszło, że masz 40 godzin do dyspozycji, a projekty na 60 godzin. I wtedy któremuś klientowi mówisz: Sorry, ale ja cię w ten tydzień nie wcisnę, albo mówisz, że ten termin jest nie do zrealizowania. I tutaj taki protip, że czasami klienci dają nam deadline'y trochę oderwane od rzeczywistości. Kiedyś dostałem zlecenie w piątek z terminem na poniedziałek. No i powiedziałem, że no słuchajcie, wiecie co, ja to zlecenie dostaję w piątek, mam je przygotować na poniedziałek, czyli w trzy dni, i to jest realne, z czego dwa dni to weekend. I nie w kontekście takim, że ja w weekend nie pracuję, tylko w takim kontekście, żeby klient miał świadomość, że ja w weekend nie pracuję, żeby klient. Nie przychodził do mnie w weekend i nie oczekiwał ode mnie w weekend dostępności, bo to ja chcę decydować o tym, co w weekend robię, a co nie. Chociaż, tak jak mówi Paweł Tkaczyk czy Robert Szewczyk, weekend jest wtedy, kiedy ja decyduję, że jest weekend i to jest całkiem zdrowe. Niemniej powiedziałem tak klientowi i klient powiedział: No dobra, no to zaproponuj jakiś inny termin. I zaproponowałem termin, który jest już bardziej realny, i w tym terminie dowiozłem. Kolejna rzecz. Nie pilnujesz terminów, nie pilnujesz terminów i nie zapisujesz terminów. I ja zapisuję terminy w trzech miejscach: na kartce papieru, w kalendarzu Googleowskim i w Notion. I czasem jeszcze klient ma swój dodatkowy plik, jakiś jakiś arkusz Googleowski albo Excel, w którym zapisuje terminy i ja mam to pozapisywane w kilku miejscach. Dlatego że uważam się za człowieka, który ma całkiem niezłą pamięć, ale jestem nadal człowiekiem i wiem, że jeżeli czegoś od razu nie zapiszę, to jest ryzyko, że zapomnę. To jest mniej więcej tak jak z tymi genialnymi pomysłami, które przychodzą ci zaraz przed snem. I myślisz sobie, a zapamiętam, rano sobie przypomnę, chuja sobie przypomnisz, nie przypomnisz sobie, koło łóżka warto mieć kartkę papieru, długopis właśnie na to, żeby takie pomysły zapisywać. Ludzka pamięć jest zawodna i jeżeli nie masz jakiegoś zaburzenia typu jakieś spektrum autyzmu, gdzie nie zapominasz żadnych informacji w ciągu swojego życia, tak jak robił to Kim Pik, on pamiętał wszystko, czego. Czego się w życiu nauczył. Jeżeli czegoś takiego nie masz, jest ryzyko, że zapomnisz. Może nie zapomnisz, nie mówię, że zapomnisz, ale na wszelki wypadek sobie zapisz. Mój, yy, mój były sąsiad, agent ubezpieczeniowy, miał takie powiedzenie: na wszelki wypadek ksiądz ptaszka nosi. Lepiej zapisać, żeby się nie przydało, niż nie zapisać i zapomnieć. Moja stara zasada z czasów, kiedy pracowałem jako agent ubezpieczeniowy. Lepiej ubezpieczenie mieć, żeby się nie przydało, niż nie mieć, a potrzebować. I tak samo z zapisywaniem. Zapisuj każdy termin, zapisuj każdą informację, każdą zmianę. Zrób sobie takie repozytorium klienta. Nie wiem, co to będzie, czy plik w Google Docsie, czy w arkusz w Excelu, czy cokolwiek z tych rzeczy. Jeżeli wiesz, że masz zrobić coś na za 3 dni, zapisz sobie, że masz coś zrobić na za trzy dni i daj sobie przypomnienie jeszcze dzień wcześniej na wszelki wypadek. Teraz w telefonach są te wszystkie funkcje, jakieś asystenty, coś, co może zrobić notatkę głosową w ciągu 10 sekund. Mówisz tylko, nie wiem, hej Google, hej Siri, zapisz mi termin na tego i na tego. I to jest tyle. To jest po prostu tyle. Jeżeli masz z tym problem, to napisz komuś wiadomość. Na przykład napisz siostrze, dziewczynie, chłopakowi, kogo tam masz. Przypomnij mi albo zapisz mi, że coś tam. Jeżeli masz wirtualną asystentkę, to tak samo. Wpisz mi termin w kalendarzu taki i taki. I po raz kolejny... Przypomnę Ci, że jeżeli coś masz zrobić i nie zajmie Ci to więcej niż minutę, zrób to od razu. I mówię to z perspektywy pięcioletniego doświadczenia: że jak wiem, że mam coś zrobić i wiem, że mam coś zapamiętać, to ja nie polegam na swojej pamięci, tylko zapisuję. I wiem, że jak nie zapiszę, i zdarzyło się to multum razy, że jak czegoś nie zapisałem, to zapomniałem. Kolejna rzecz, nie dbasz o siebie. Nie dbasz o siebie w takim rozumieniu, że po prostu pracujesz ponad normę. Pracujesz ponad normę, ponad normatywne zmęczenie, nie dosypiasz. Odmawiasz sobie relaksu, odmawiasz sobie odpoczynku, skracasz sen być może. Być może uwierzyłeś czy uwierzyłaś w te pierdoły o wstawaniu o 5 rano, że wstawanie o 5 rano uczyni z ciebie milionera. Nie, to nie wstawanie o 5 rano czyni z ludzi milionera, tylko to, że zapieprzają. A wstawanie o 5 rano ma taki sens, że jak wstajesz o 5, to nikogo nie ma w pracy, nikt ci nie zawraca dupy. A jak ci nikt nie zawraca dupy, to możesz sobie w spokoju zrobić robotę. Dlatego na przykład znam całkiem sporo osób, które pracują w niedzielę, dlatego że w niedzielę nikt nie pracuje i nikt nie zawraca dupy, bo wszyscy coś robią, odpoczywają i oni sobie wtedy mogą spokoju popracować, ba. Ja czasem nawet pracuję w niedzielę. I jeżeli nie dosypiasz, żrzesz jakieś gówniane żarcie, ciągle czujesz zmęczenie. Być może po posiłku ciągnie cię na spanie, czyli masz rozregulowaną gospodarkę hormonalną. Siedzisz cały czas w social mediach, cały czas cierpisz na FOMO, cały czas. Szukasz taniej dopaminy, tylko patrzysz, czy jakieś są powiadomienia na fejsie, czy na Instagramie, czy na LinkedInie, czy coś tam. Nie potrafisz się odciąć od tych powiadomień. Potrzebujesz cały czas jakichś bodźców. Być może jesteś przebodźcowany, czy przebodźcowana. Na to się też nie patrzy. My dzisiaj w ciągu jednego dnia przyswajamy więcej informacji, niż nasi przodkowie 300-400 lat temu. Przez całe życie. Ze wszystkich stron jesteśmy bombardowani. Informacjami, reklamami, każdy chce się dostać do naszej uwagi. Jeżeli tylko masz pieniądze albo możesz je zdobyć, każdy walczy o to, żeby zdobyć Twoją uwagę. Social media są tak zaprojektowane, żeby cię w nich więzić, żeby to była taka niekończąca się pętla. Nie robisz sobie detoksu informacyjnego, nie dbasz o to, żeby poziom dopaminy był wysoki. Non stop zasuwasz, nie wychodzisz na świeże powietrze, nie wychodzisz na słońce, zero aktywności fizycznej, być może jakieś, nie wiem, 10 przysiadów rano i coś tam, to nie wystarczy. Także. Przede wszystkim, jeśli miałbym wskazać z tego wszystkiego jedną najważniejszą rzecz, to jest sen. Zadbaj o sen. Jeżeli się wyśpisz, reszta pójdzie jak spłatka. Jeżeli się nie wyśpisz, wszystko inne pójdzie się walić. Przynajmniej tak to działa w moim przypadku. Wszystko mogę zrobić, jeśli się wyśpię, ale jak się nie wyśpię, to przez cały dzień zrzędzę i szukam taniej dopominy. I na koniec prokrastynacja. Prokrastynacja, czyli obawa przed tym, co czeka na końcu, odw odwlekanie, udawanie, że, że jeszcze masz czas. Zajmowanie się wszystkim, wszystkim, tylko nie robotą. To są najczęstsze przyczyny tego, że copywriterzy nie trzymają terminów. Jeżeli z czymś się identyfikujesz, jeżeli coś z tobą rezonuje, to już mniej więcej będziesz wiedzieć, co można z tym zrobić i co to jest. I ostatnia rzecz, ostatnia rzecz, która mnie dosłownie wpienia u copywriterów, jeżeli chodzi o trzymanie terminów, to kiedy mają klienta po prostu w dupie. To kiedy mają takie lekkie podejście do terminu. Luźne. Kiedy termin to jest, jak to powiedział Kacper Kobyłka, luźna sugestia co do tego, kiedy tekst można ukończyć, a kiedy nie, Termin to nie jest luźna sugestia, termin to jest święta data. Tej daty trzeba się trzymać. Nie ma tutaj nic pomiędzy i nie ma tutaj półśrodków. Jeżeli nie dowodzisz terminów, jeżeli masz świadomość tego, że nie dociągniesz terminu i nic z tym nie robisz, nie podejmujesz żadnego działania, nie mówisz klientowi, że termin jest zagrożony, żeby sobie na przykład coś ogarnął albo żeby ci dał dzień lub dwa więcej, jeżeli tego nie robisz i, bo, i świadomie wywalasz się, dowozisz klientowi tekst po terminie albo wcale i, i pieprzysz coś o, o chorobie, która być może była, a która nie, słowo daję, że, że czasem mam ochotę zapytać o L4. Jeżeli robisz to wszystko, a kiedy klient zwraca Ci uwagę na to, że tekst jest po terminie i pisany na kolanie, a Ty się obrażasz, to moim zdaniem albo coś z tym zrobisz, albo wąt copywritingu. To nie jest miejsce dla Ciebie. To nie jest miejsce dla takich ludzi. Sorry. Jeżeli jestem pierwszą osobą, która Ci to mówi, to trudno. Jeżeli ktoś mnie za to znienawidzi, to też trudno. Copywriting to nie jest miejsce dla ludzi niesolidnych. Jakie są konsekwencje nieterminowości w copywritingu? Po pierwsze, tracisz zaufanie klienta. Tracisz potencjalne rekomendacje. Jest takie prawo, prawo 250 Joe'ego Girarda. Joe Girard chodził po pogrzebach i chodził po weselach i pytał, ile osób było na pogrzebie, ile osób było na weselu. I wyszło mu, że taką średnią wartością to jest 250 osób, czyli każda jedna osoba zna około 250 osób. I ja też gdzieś czytałem badania, że jesteśmy w stanie utrzymywać w miarę solidne relacje z około 150 osobami, więc jeżeli masz 600 znajomych na Facebooku, to 450 z nich e, ignorujesz najprawdopodobniej. Nie jesteśmy w stanie utrzymywać. Tak wielu relacji. Niemniej każda osoba zna około 250 osób, każda osoba wchodzi w interakcję z około 250 osobami, statystycznie, więc każda osoba to 250 potencjalnych klientów. Jeżeli zrazisz tę jedną osobę, to tracisz 250 potencjalnych klientów. A teraz, bo Joe Girard książkę pisał w latach 90., na początku lat 90., gdzie internet, jeżeli istniał, to raczkował, i on nie wiedział tego, że będą influencerzy. Że będą ludzie, którzy mają 10, 20, 50 czy 100 tysięcy obserwujących, że mają 100 tysięcy osób, którym w ciągu 3 sekund mogą powiedzieć: Ten i ten jest niesolidny, ten i ten nie trzyma terminów. Jeżeli kogoś dobrze wkurwisz, to cię obstra w internecie. Nie chcesz, żeby ktokolwiek obsrał cię w internecie. Nie mówię, że nie da się z tego wygrzebać. Są osoby, które miały naprawdę ogromne pijarowe wpadki i jakoś z tego wylazły. To nie jest łatwe i po prostu nie chcę, żeby to było Twoim udziałem. Więc zawczasu zadbaj o to i miej na uwadze to, że jeżeli zawalisz jednego klienta, to nie tracisz jednego klienta. W ubezpieczeniach była taka zasada i w ogóle w marketingu jest taka zasada, że jeden zadowolony klient poleci Cię jednej osobie, ale jeden niezadowolony zrazi kolejnych 10. I myślę, że chcesz tego uniknąć. Tracisz rekomendacje, masz jeszcze mniej roboty, trudniej Ci dostać zlecenia, przez to musisz schodzić ze stawką niżej, a żeby wyżyć musisz przerobić jeszcze więcej roboty, i tak nakręcasz spirale. I to jest błędne koło. Jeżeli z tego błędnego koła nie wyjdziesz, to sobie w nim posiedzisz i prędzej znienawidzisz tę robotę, niż się w niej odnajdziesz. Co więcej, pozwalasz swojej konkurencji odebrać ci zlecenia. Oni wcale nie muszą pisać lepiej niż ty. Wystarczy, że oddadzą projekt na czas. Naprawdę, z tymi klientami, z którymi rozmawiałem, oni wolą mieć tekst na 60-70% jakości na czas, niż 100% po terminie. Serio. Większość klientów tak powie. Jeżeli to są teksty na termin, typu właśnie pod kampanię, większość klientów tak powie. Co więcej, robisz krzywdę klientowi. Może cię to nie obchodzi, ale Twój chlebodawca ma biznes i ty w ten biznes godzisz. Ty mu szkodzisz, powodujesz u niego straty. Czy chcesz, żeby ktoś kiedyś w Twoim biznesie spowodował straty przez to, że nie dotrzymał terminu? Powiedz mi, jak Ty reagujesz na to, że ktoś coś dowozi Ci po terminie. Powiedz mi na przykład, jak się zachowujesz, jak jesteś w sklepie, jest ogromna kolejka. Tobie się spieszy, a ty musisz czekać, bo nie ma ludzi do obsługi. Zdenerwujesz się, prawda? A dokładnie to samo robisz klientowi. Więc się zastanów, jak dbać o terminowość copywritingu, czy też może bardziej jak ja dbam o terminowość copywritingu. I tu zasadniczo wystarczy, że zaczniesz robić przeciwne rzeczy do tych, które wymieniłem w poprzednim punkcie. Przeciwne rzeczy do przyczyn nietrzymania terminów. Czyli jeśli masz za dużo roboty, bierz mniej roboty, ale lubią lepiej. Mniej znaczy więcej. Jeżeli zrobisz robotę dwa razy lepiej, to weźmiesz za nią dwa razy więcej kasy. No, może ta zależność nie jest taka zero-jedynkowa, ale fakt, faktem, że jeden dobrze napisany artykuł, do którego się przyłożysz, jedno dobrze złożone kopie, jedna oferta sprzedażowa, którą zrobisz na maksimum swoich możliwości, da Ci więcej kasy niż 3, 4, 5 sztuk zrobione po łebkach. Serio. Jeśli chodzi o chciwość, moja babcia mówiła: chytry dwa razy traci. I to znajduje potwierdzenie w biznesie, bo Mark Cuban, amerykański przedsiębiorca, właściciel Dallas Mavericks. Powiedział, że grube świnie idą na rzeź. Kiedy w 1999 roku sprzedał swoją firmę za miliardy, ludzie pytali go, stary, ale dlaczego sprzedałeś? Dlaczego nie trzymałeś? Przecież to rosło. Może by jeszcze urosło. Może by rosło w nieskończoność. Czemu teraz sprzedałeś? I on właśnie to wtedy powiedział. Nie bądź chciwy. Mam miliard dolarów. Co zrobię z taką kasą? Po co mi więcej? Jeżeli estymujesz na pałę, to estymuj na podstawie danych. Ja wiem, że mierzenie... Czasu swojej pracy i mierzenie tego, w jakim czasie wykonujesz dany tekst, czy kopii, nie jest łatwe, to jest upierdliwe. Ja wiecznie o tym zapominam, żeby kliknąć jakąś tam aplikację, ale szacuj, szacuj. Możesz sobie sprawdzić na przykład, ile tekstu udało Ci się wyprodukować w poprzednim miesiącu i ile roboczo godzin na to poświęcasz, i mniej więcej sobie przeliczyć. Idealnie byłoby mierzyć znaki oddane w danym miesiącu i roboczo godziny. Idealnie. Ja wiem, że świat nie jest idealny, ale miej chociaż jakieś mgliste pojęcie o tym, ile jesteś w stanie stworzyć tekstu i w jakiej jakości i w jakim czasie, ile ci to zajmuje, ile ci to zajmowało do tej pory. Dodaj sobie do tego margines błędu i już będzie lepiej. Jeżeli nie mierzysz, zacznij mierzyć w jakikolwiek sposób. Jeżeli nie planujesz, zacznij planować. Tak, wiem, to też jest upierdliwe, wiem, też miałem problem, żeby się do tego przekonać. Kiedyś miałem takie poczucie, że planowanie to jest strata czasu, że planując. Odbieram sobie czas, który mógłbym poświęcić na pracę. A potem do mnie dotarło, kurwa, przecież ja siedzę pół godziny na social mediach. Skoro siedzę pół godziny na mediach społecznościowych i skróluję sobie obrazki z kotkami, no to nie mam tych 10 minut na zaplanowanie sobie roboty na cały tydzień. To kim ja jestem, co ja robię? No, trochę sobie wrzuciłem tutaj, ale no, podziałało. Teraz w poniedziałek siadam, planuję swoją robotę na cały tydzień i wiem, czy coś mi zajmie na przykład 40 godzin, czy 50, czy będę musiał posiedzieć w sobotę, czy na przykład mam luzy i mogę sobie dobrać jakiegoś klienta. I zawsze szatuj na górkę. Jak planujesz, zawsze szacuj na górkę. Jeżeli nie dbasz o siebie, odpocznij, zacznij jeść zdrowo, zacznij się ruszać. Na początek wystarczy głupi spacer. Naprawdę spacer robi robotę. Ja w 2020 roku miałem cholerną rwę kulszową w lewym biodrze. Naprawdę ja nie mogłem się schylać, nie mogłem chodzić, nie mogłem nic. Chodziłem, robiłem jakieś piłeczki, moja mi robiła masaże. Rozciągałem się, jakieś rollery, jakieś stretchingi, nawet yoga. Gówno wszystko pomogło. Zacząłem chodzić na spacery, samo puściło. Więc spacer codziennie albo chociaż co drugi dzień, to jest jakieś absolutne minimum. Nie masz czasu na spacer, zrób tabatę, zrób trening y, interwałowy. On trwa 5 do 10 minut i to, i to naprawdę wystarczy. I nie rób go codziennie, bo możesz sobie zrobić krzywdę. Na koniec prokrastynacja, czyli mm, boisz się tego, co czeka na końcu. Bój się i rób. Tu nie ma rady. To nie jest tak, że strach znika. I przeciwieństwem strachu nie jest odwaga, jak się często mówi. Ale przeciwieństwem strachu jest zaufanie do siebie. Bo ludzie sukcesu nie robią dlatego, że się nie boją. Oni robią pomimo tego, że się boją. I ty też będziesz się bać. I ja też się boję. Ja też się boję, że czasem czegoś nie dowiozę, że nie udźwignę, że nie podołam, ale do cholery robiłem to już. Masz dwa wyjścia. Albo już masz doświadczenie, albo już coś zdarzyło Ci się robić, więc wiesz jak to zrobić i umiesz to zrobić. Więc jaki masz powód, żeby bać się to zrobić? Albo druga opcja, robisz coś pierwszy raz. Więc to jest logiczne, że jest 50% szans, że coś skopiesz. Jeżeli robisz coś pierwszy raz, to logiczne, że nie umiesz tego robić. Więc daj sobie na luz i klient też nie powinien od ciebie oczekiwać, że ty robiąc coś pierwszy raz. Podstawisz arcydzieło na miarę damy z łasiczką. Twoje możliwości, a oczekiwania klienta względem ciebie to są dwie różne rzeczy. Bierz na to poprawkę. I najważniejsze, skończ z robieniem roboty po łebkach. Skończ z wyjebywaniem się na klienta, że tak brzydko powiem. No bo, bo to tym jest, wyjebywanie się na klienta. To takie luźne podejście do terminu, że mam tydzień na ten tekst, a dobra, tam sobie dwa dni, trzy dni sobie wyjadę poza ten termin. W sumie mam ciekawsze rzeczy do roboty, bo tu ziomek zadzwonił, idę na browar, jutro będę miał kaca. No tam nic się nie stanie, nie? To, to co? Pff, kto by się przejmował takimi pierdołami, nie? No nie. Po pierwsze klient się przejmuje, po drugie branża na tym traci. Po, po trzecie przede wszystkim Ty na tym tracisz. Jeżeli chcesz być tym copywriterem, który ma klienta w dupie i terminy klienta w dupie, który ma po prostu luźne podejście do tego, który stwierdza, że a ja sobie tylko dorabiam, no to mogę robić na pół gwizdka. Jeżeli chcesz być tym copywriterem, won z tego kanału, won z tego podcastu, nie chcę do Ciebie mówić. I nie chcesz, żebyś był w copywritingu. Serio. Nie ma tu dla Ciebie miejsca, nie zasługujesz na to, żeby copywriterem być. Jeżeli masz klienta w dupie i masz terminy w dupie, nie bądź tym copywriterem. Nie bądź tym copywriterem, na którego klienci narzekają. Nie bądź tym, na którego klienci się skarżą, kiedy przychodzą do mnie czy do ludzi znanych w branży, ludzi rozchwytywanych, ludzi, którzy mają pełne ręce roboty i kupę pieniędzy, dlatego że dowożą jakość na czas. Aleks Hormozy powiedział kiedyś, że ludzie bardzo często są niezadowoleni z tego, że nie mają efektów pracy, której nie wykonali. Że na przykład narzekają na to, że nie mają sześciopaka, ale nie potrafią spojrzeć na to, co brali do ust przez ostatnie 6 miesięcy. Nie widzą tego, ile pompek, ile przysiadów, ile podskoków nie wykonali przez ostatnie 6 miesięcy. Tego nie widzą. A jak widzą kogoś, kto to zrobił, to myślą, że a, sterydy, albo się głodził, albo operacja pomniejszenia żołądka, albo nie wiem, wydał tysiące złotych na catering dietetyczny trenera personalnego, szefa kuchni cholera wie co jeszcze. I to pieniądze, które ukradł, bo przecież nie da się zarobić dużych pieniędzy. Tak samo jest w copywritingu. Ludzie mają pretensje do świata o to, że nie mają efektów pracy, której nie wykonali. Ludzie mają pretensje, że klienci do nich sami nie przychodzą, podczas gdy nie zrobili nic, żeby tego klienta do siebie przyciągnąć. Nie zrobili nic. Ponad to, że oddali tekst pisany po łebkach po terminie. Nie zadbali o jakość tekstu, nie zadbali o jakość obsługi, nie dali klientowi powodu do tego, żeby po pierwsze do nich wrócił po więcej i po drugie polecił swoim znajomym. Jeżeli nie dajesz powodu klientowi do tego, żeby wrócił do ciebie po więcej, to nie oczekuj, że wróci po więcej. Jeżeli mu nie dajesz powodu, żeby cię polecił, nie oczekuj, że cię poleci. A terminowość, myślę, że to jest tak 70% rekomendacji. Nie jakość treści. Terminowość. I tak na podsumowanie, wracając do tego posta na Facebooku o zachęcie do trzymania terminów autorstwa Jerzego A Kozłowskiego, ja tam skomentowałem, że to nie jest kwestia kija i marchewki. Bo kij i marchewka może być dowolny, ale jeżeli ktoś ma takie podejście, że nie trzyma terminów i że ma w to wywalone, to i tak nie będzie trzymał terminów, choćby go jebać prądem za nie trzymanie terminów, i tak nie dotrzyma. Bo to jest kwestia podejścia, to jest, to jest w głowie. Jeżeli ktoś nie ma fundamentalnych. Zasad, to i tak nie będzie trzymał terminu. Choćby nie wiem co, choćby miał dostać dodatkowy 1000 zł, albo dostać 1000 batów, nie dotrzyma terminu. I teraz na koniec możesz sobie zadać pytanie: Którym copywriterem jesteś? Czy jeżeli ktoś da Ci dodatkowy tysiak za to, że dowiedziesz na czas, to weźmiesz tego tysiaka, czy nie? Bo osobiście, jakby ktoś mi powiedział, że dostanę dodatkowego tysiaka, jeśli skończę robotę tydzień przed terminem, to bym skończył półtora tygodnia przed terminem i z tym Cię zostawiam. W tym odcinku to jest tyle. W zależności od tego, gdzie go oglądasz, zostaw suba dla YouTube'a, zostaw lajka like dla Spotify'ka. Jeżeli Ci się podobało, jeżeli masz znajomych, którzy mają problem z trzymaniem terminów, ale chcieliby się poprawić, podaj im ten odcinek. Myślę, że może im pomóc. A jeżeli jesteś copywriterem, który świadomie nie trzyma terminów, to ostatni raz mówię Ci won z kanału. Jak u Ciebie z trzymaniem terminów? Zostaw komentarz. Powiedz, czy masz problem. Jeśli, jeśli tak, Spróbuję pomóc. Jeżeli nie masz problemu i masz zajebisty patent na to, jak radzić sobie z terminami, zostaw komentarz. Ktoś może dzięki niemu będzie miał łatwiej i zarobi więcej hajsu. Siema.